jak na każdą serię przystało, musi w niej pojawić się wątek kryminalny. No to dzisiaj temat przestępczość w Niemczech. Prawda jest taka, że w Polsce ciągle słyszymy, że w Niemczech ta przestępczość rośnie. No i sami Niemcy coraz bardziej się boją. Jest to naturalne, takie psychologiczne, jest więcej obcych, to czuje się większą niepewność. No ale co mówią liczby? Liczby mówią, te za 2017 rok, że liczba przestępstw w Niemczech regularnie spada. Przede wszystkim na liczbę mieszkańców liczba przestępstw jest coraz mniejsza. To jest 100 tysięcy, na 100 tysięcy mieszkańców jest około 7 tysięcy przestępstw. Jakie przestępstwa spadają? Przede wszystkim ogólnie kradzieże, w tym zwłaszcza włamania, a to jest poważny problem w Niemczech. Tutaj się mówi lepsze zabezpieczenia, ale także wykryto ileś band włamywaczy. Spada także liczba aktów przemocy, przede wszystkim rośnie wykrywalność, to jest około 57%, ale tu jest to duże ale. Owszem, wykrywa się wielu morderców, to jest około 95%, no ale już jeżeli chodzi o odsetek włamywaczy, ten odsetek już jest zdecydowanie niższy. No i oczywiście są także liczby, które rosną. Przestępstwa gospodarcze, różne przestępstwa, jak te karalne na tle antysemickim, rośnie także przestępczość związana z pornografią w sieci zwłaszcza, czyli tutaj faktycznie można czegoś się obawiać. No jeżeli chodzi o sprawców, bo to jest ten temat. Owszem, jest 2 miliony sprawców, z tego około 30% to cudzoziemcy. No ale pytanie, jacy cudzoziemcy? Czy są to migranci, czy może tylko turyści? Tego już statystyki nie do końca ujmują. No i wreszcie pytanie, kogo zgłasza się jako potencjalnego przestępcę? To jest też już naukowo potwierdzone. Jeżeli ktoś jest inny, wygląda inaczej, częściej zgłosimy, że nam zrobił krzywdę, niż jeżeli to jest ktoś, który wygląda tak jak my. No i na koniec, oczywiście nie wszystko się zgłasza, ale także nie wszystko zgłoszone okazuje się przestępstwem.